No siemandero, ja jestem DJ Mamona, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Także zapraszam teraz moją wspaniałą płotkę. Jedziemy w cel kolejnej misji. No, gdzie jesteś? Tu jesteś. Moje płocie. No to jedziemy teraz z powrotem chyba do krwawego barona. Tak. Piorun uderzył w kasztan? Oho, chyba wiem, co to będzie. Ale nie powiem, dowiecie się tego w odcinku. Wolniej, chłopie. Uciekajcie! Uciekajcie! Płotka, nie tak szybko. Osin, gdzie jest Osin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo sponie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Dobra, spróbujmy go szukać. W zeszłym tygodniu dwóm ludziom gardła poderżną pod Ostrzeń, mój brat! Został w stajni! Ratujcie go! Jeszcze kiedyś krzywił! Tego kurwa jeszcze, panie baronie! Pułkowniku, uspokójcie się, bo każdy z was jest! Raz kiedyś... Zanosi się na gorzej. Zaraza. Ogień się rozprzestrzenia. Tu są chyba drzwi. Cholera, ani drgnął. Pewnie są zaryglowane od środka. Muszę znaleźć inną drogę. Tylko gdzie? Drabina? Dobry pomysł. Cholera, ja bym musiał się śpieszyć. Kurde. No wejdź tam. My tu próbujemy człowieka uratować. Tutaj! Tutaj! Nie mogę wyjść!
chyba się udało. Udało się. O! Ho, ho, ho! Mamy bohatera! Za te koniki to ja ci nawet daruję tych kutasów, co żeś ich powyżynał. Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Poczekaj, zaraz ci dojebie. Uciekło od ciebie. Tak było? Urzesz, kurwy! Nigdy się nie nauczycie. Dobrze. Dobra, jest. Już. Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem pilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło.
Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić, wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. No to prowadzi nas do porońca. Jeszcze kawałek, idź za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie, skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tutaj. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Weź go na ręce, szybko! A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie! Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce, teraz. Chyba pamiętam, zaklęciem było Axi, czyli bogowie miłosierni. Uspokajające. Więc spróbujemy Axi. Wracamy do klasztoru. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w kłobuka. Możesz, kurwa! Thank you.
końca. Na grób mojej matki zrób coś z nimi! Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w pomówę. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Więcej. Musimy się śpieszyć. No to jazda! Nie mam zamiaru czekać aż na sen. Dawaj! Kurde! Udało się. Przestał. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakieś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? Możesz ty, kurde. Dobra. Co teraz? Powtarzaj za mną. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. Uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. No to teraz my...
wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. Klina bym pierdolna, wódki jakieś nie masz. Biegniemy za Deą. Ratujcie! Baron to, baron z tamtą. Będę chciał jakąś chłopkę pochędożyć, to... Prowadź teraz. Zobaczę tylko, ile mam nagrania. Zrobimy tak. Będziemy kontynuować w następnym odcinku, który za chwilę nagram. Także dziękuję wam bardzo serdecznie i do następnego odcineczka.